Nazywam się Makłowicz, Robert Witold Makłowicz i chcę Państwu powiedzieć, że przy tym właśnie barze kręcono doktora No, jeden z fundamentalnych odcinków Jamesa Bonda. To tutaj Sean Connery zamawiał swoje martini wstrząśnięte, niezmieszane. Ja nie jestem Seanem Connery, więc zamówiłem sobie koktajl, świeżo wyciśnięty sok z ananasa, papaja i kilka innych bardzo przyjemnych ingrediencji, które będą mnie orzeźwiać w trakcie gotowania czegoś, bez czego kuchnia Karaibów istnieć nie może. To jest, drodzy Państwo, lobster. Lobster, czyli po polsku langusta. I za chwilę będę ją piekł tutaj na ruszcie, ale najpierw muszę zrobić sos. Sos niezwykle prosty. Kładę więc na ogniu, na żarzących się węglach patelnię i już dodaję do tego następujące ingrediencje. Mianowicie masło. Oprócz masła przyprawę zwaną jerk. Bardzo typową dla Jamajki. W proszku mamy tutaj ostrą paprykę, mamy ziele angielskie oraz imbir i sól. Do tego będę dodawał jamajski sos Pica Pepa. Bardzo ostry sos, znacznie ostrzejszy niż tabasco, więc tylko kilka kropel go i od razu sok z limety, wel limonki, wel lajmki z zielonej cytrynki i to wszystko mi się musi tutaj bardzo ładnie rozpuścić. Masło winno się na patelni tylko stopić. Wszystkie składniki łączą się w jeden sos, który będzie służył do polewania langusty, kiedy już wyląduje na grillu. Teraz trzeba ją przeciąć na pół. Miejscowi robią to wielkim tasakiem, takim ciosem jednym. To wszystko dzielą. Ja nie mam aż takiej wprawy, więc zrobię to nożem. Nóż powinien być ostry. Rzecz nie jest bardzo skomplikowana. Tutaj w pancerzyku langusty są dokładnie w połowie takie miększe miejsca, więc trzeba zacząć najpierw od brzucha, mocno chwycić ogon i właśnie dokładnie w ten sposób najpierw od strony ogona całość przedzielić na pół. Udało mi się już tułów przedzielić na pół. Teraz będę walczył z głową. Trzeba mocno chwycić langustę, wbić nóż w jedno miejsce i poszło. Udało się. Trening czyni mistrza, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miał wiele okazji, żeby kłaść langustę na ruszcie. Teraz ją właśnie dokładnie kładziemy i co jakiś czas polewamy tym sosem. Byłoby bardzo przyjemnie, gdybyśmy mieli do tego pędzelek. No ja go niestety nie mam. Zaczynam kłaść ją. Ona się najpierw musi piec od tej strony, gdzie ma skorupkę. To mięso jest bardzo delikatne i nie powinno zbyt długo na ogniu przebywać. Więc najpierw od strony ze skorupką, a na samym końcu będzie ta część, w której jest mięso. Cały sos już wlałem tutaj, bo jak Państwo zauważyli, masło może spaść na dół i zacząć się palić, ale to nic, bo od spodu jest pancerzyk, natomiast kiedy mięsem będziemy to kładli do spodu, już nie możemy niczym polewać, bo mięso przypalić się nie może i winno to jeszcze być na ogniu, no góra 3 minuty. Langusty na półmisek. Zdecydowanie krócej z tej strony, gdzie jest odkryte mięso, niż od strony pancerza winny się piec. To, że pancerz się przypiekł, to nic, bo temperatura rozłożyła się i tak dzięki temu równomiernie. Teraz jeszcze dość sporo świeżego masła. Tamto nieco się przypiekło, zresztą spłynęło do środka, ale i tak trochę tego masła z przyprawami wsiąkło, ale teraz masło świeżutkie tutaj w miejscu, gdzie jest najwięcej mięsa i jeszcze proponowałbym to pokropić sosem Pica Pepa, ostrym sosem z papryczek i już w zasadzie langusta nadaje się do jedzenia, ale to nie wszystko, bo żeby ją zjeść, to trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, które na Karaibach nie trudno. Wystarczy przesunąć się o 2 metry, wsadzić nogi w wodę, uważając, żeby jakaś drapieżna ryba naszymi stopami się nie zainteresowała i już można, oglądając łódź na przykład, która wraca z połowów marlina, wsuwać kawałek po kawałku wspaniałą langustę. To co, umawiamy się tak, Państwo parzą słoiczki, zamykają je, odstawiają mango chutney
do piwnicy, a ja płynę w stronę tamtych fal. Tam jest rafa koralowa. Do widzenia!